9 lipca wspominamy błogosławionego Fidelisa Chojnackiego, zakonnika i męczennika. Hieronim Chojnacki urodził się 1 listopada 1906 roku w Łodzi. Religijną formację otrzymał już w domu rodzinnym, pogłębiając ją w łódzkiej parafii pod wezwaniem podwyższenia Krzyża Świętego. Po ukończeniu nauki w szkole średniej przez rok uczył się w szkole podchorążych. Po jej ukończeniu przez pewien czas nie mógł znaleźć pracy, po czym dzięki kontaktom rodzinnym uzyskał posadę jako urzędnik. Po roku przeniósł się do Warszawy, gdzie pracował na poczcie głównej. W Warszawie spotkał się ponownie ze starszym o 2 lata wujem, już wtedy kapłanem, księdzem Stanisławem Sprusińskim. Pomagał mu w działalności w akcji katolickiej. Zaangażował się też w sprawę szerzenia abstynencji. Te wspólne działania zaowocowały decyzją o wstąpieniu do kapucynów. Najpierw na początku 1933 roku Hieronim wstąpił do franciszkańskiego zakonu świeckich. Tu zetknął się z ojcem Anicentem Koplińskim, wielkim jałmużnikiem, świętym Franciszkiem Warszawy. Mimo sprzeciwu rodziców Hieronim poprosił o przyjęcie do zakonu. 27 sierpnia 1933 roku zamieszkał w klasztorze w Nowym Mieście nad Pilicą, przyjmując habit i zakonne imię Fidelis. W trakcie studiów w Zakroczymiu nadal działał na rzecz abstynencji. Biegle znał języki niemiecki, francuski, włoski i angielski, a w nowicjacie nauczył się łaciny. Na początku 1937 roku zdał ostatnie egzaminy z filozofii z wynikiem celującym, po czym 28 sierpnia 1937 roku złożył śluby wieczyste i podjął naukę na studiach teologicznych prowadzących do kapłaństwa w seminarium kapucyńskim w Lublinie. Gdy wybuchła II wojna światowa, Lublin znalazł się pod okupacją niemiecką. Dalsze losy seminarium i studiów były niepewne. 25 stycznia 1940 roku Niemcy aresztowali wszystkich kleryków i zakonników kapucyńskich w Lublinie. Uwięziono ich w więzieniu w Zamku Lubelskim. Fidelis ze spokojem znosił ciężkie warunki więzienne. 18 czerwca 1940 roku Fidelis został przeniesiony do obozu koncentracyjnego w Sachsenhausen. Był to modelowy obóz o typowo pruskiej organizacji i dyscyplinie. Niemcy prowadzili go w taki sposób, by wykorzystać do końca wszelkie siły więźniów jak najmniejszym kosztem. Fidelis stracił tam właściwy sobie optymizm i pogodę ducha. W rezultacie fatalnych warunków egzystencji, braku odzieży, ciężkiej wykańczającej pracy i w szczególności nieludzkiego traktowania więźniów, ogarnął go pesymizm. Niebawem zapadł na zdrowiu. Po pół roku został wywieziony do obozu koncentracyjnego w Dachau, gdzie nadano mu numer 22473. Zimą 1942 roku, przenosząc kocioł kawy, brat Fidelis pośliznął się, przewrócił i oblał gorącym napojem. Za karę został brutalnie pobity przez blokowego. Coraz bardziej gasł fizycznie, zachorował na zapalenie płuc. Latem 1942 roku został skierowany do obozowego szpitala na blok inwalidów, z którego wielu żywych nie wychodziło. Zmarł 9 lipca 1942 roku. Ciało ojca Fidelisa zostało spalone w obozowym krematorium w Dachau, a prochy rozrzucone na okoliczne pola. Wraz z 4 innymi kapucynami został beatyfikowany w gronie 108 męczenników II wojny światowej przez papieża świętego Jana Pawła II podczas mszy sprawowanej 13 czerwca 1990 roku w Warszawie. Módlmy się. Wszechmogący wieczny Boże, z Twoją pomocą błogosławiony Fidelis aż do śmierci walczył w obronie wiary. Sprawdzę jego wstawiennictwem, abyśmy z miłości ku Tobie znosili wszelkie przeciwności i ze wszystkich sił dążyli do Ciebie, bo Ty jesteś prawdziwym życiem. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże,